panuje takie przekonanie, że hokej to jest sport mniej więcej, no tak dla chłopaków. A jednocześnie ten kamp pokazuje, że nie tylko chłopacy są istotni w tym sporcie, ale też dziewczyny, że też mają prawo głosu, że też sobie bardzo dobrze radzą. Nie wiem, czy jest taka ogromna przepaść między chłopakami a dziewczynami, ale wiadomo, że wszyscy się staramy mimo wszystko i dziewczyny myślę, że pokazują naprawdę super, super robotę, super klasę. Nastawienie trenerów się różni, ponieważ podchodzą do nas całkowicie inaczej niż do chłopców. Mamy na przykład trenerkę. Wie, jakie to są przeszkody bycie dziewczyną, która gra w hokeja. Trenerzy bardziej się śmieją i są bardziej żartobliwi na kampcie dziewczyn, bo dziewczyny chyba nie są tak denerwujące jak chłopaki. Z dziewczynami jest luźniejsza atmosfera, więc jakby o wiele więcej trenerzy żartują, jest zabawne. Musimy przyznać, że praca z dziewczynami jest specyficzna, jest to inny rodzaj współpracy. Ja osobiście jestem zachwycona tym, jak one są ambitne. Imponuje mi na treningu to, że są takie dokładne, że próbują, że często im nie wychodzi, ale zaciskają zęby i dalej walczą. Sam Piotrek stwierdził, że praca z dziewczynami ludzi jest dziwna, ale w tym pozytywnym znaczeniu, z tego względu, że dziewczyny za każdym razem wykonują ćwiczenia bardzo dokładnie, starają się i nigdy nie odpuszczają. I co jest też piękne, że pomimo tej rywalizacji, która jest tutaj, to potrafią się wspierać. Uważam, że to jest taka atmosfera, że wszyscy ze sobą gadamy, że to nie jest tak, że po prostu sobie jedziemy i jest takie napięcie, że wszyscy muszą wygrywać, wszyscy muszą być najlepsi. Oprócz tego, że na lodzie dajemy z siebie wszystko, to jeszcze na treningach ze sobą rozmawiamy, śmiejemy się i jest naprawdę bardzo fajnie. Dziewczyny są super zaangażowane. Na ostatnim kampie miałem przyjemność pracować z super grupą A. No na pewno różni się to poziomem. Aczkolwiek dziewczyny, naprawdę jestem mega zaskoczony, jak dziewczyny dają radę. Wielki szacun dla męskiej części naszej ekipy. Chciałabym im podziękować za to, że z nami wytrzymali i że podjęli się wyzwania współpracy z taką ilością kobiet.